Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam w nowym tygodniu. Chcemy od razu oczy do góry, serce do góry, abyśmy nie marnowali żadnej chwili. Żyjemy dla Chrystusa, każda minuta, każda godzina niech będzie dla Boga i w Bogu, z Duchem Świętym. Dzisiaj Ewangelia jest o nękaniu apostołów i tak chciałbym, żebyśmy na nią spojrzeli. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy podatkowi, poborcy dwudrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Odpowiedział Piotr: Owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus pierwszy uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? I dalej Jezus wyjaśnia sprawę. Zobaczmy, że są ludzie, którzy sieją zamęt wśród apostołów. Zadają pytanie i to pytanie rodzi wątpliwości. Czy aby na pewno Pan Jezus robi dobrze? Bo przecież jest takie prawo, a prawo wymaga, żeby płacił, a Jezus nie płaci tego podatku. No i czy tak można, czy nie można? Czy wasz przypadkiem mistrz nie jest jakimś grzesznikiem, obłudnikiem? Sieją zamęt. Zamęt również ktoś sieje w twoim sercu. Takie jest życie. Jesteś mężem, ktoś sieje zamęt w twoim życiu odnośnie dzieci, odnośnie teściowej, odnośnie żony, odnośnie rodziców, osób w pracy. Jesteś żoną, to ktoś ci sieje zamęt odnośnie twojego męża, dzieci i tak dalej. Tak samo. To się dzieje, bo są ludzie, którzy szkodzą. Po prostu są tymi, którzy nam coś tam wbijają z różnych stron. Czasem to jest takie rzucone słowo, ale powoduje, że serce gdzieś zaczyna być gorzkie, oddalać się od Chrystusa. I Pan Jezus chce, żebyśmy o tym z Nim rozmawiali. Nie żebyśmy zostali z tym sami i żeby to nas trawiło od wewnątrz, ale Jezus jest tym, który chce, żebyśmy z tym do Niego poszli. On przychodzi do Piotra i od razu pierwszy mówi o tym zamęcie, z Nim rozmawia. Wyjaśnia Mu to, bo apostołowie, jak wiemy w Ewangelii, w różnych sprawach bali się pytać, a nierozumienie sprawia, że wchodzimy w grzech. Nierozumienie spraw Bożych i niepytanie o to Boga to jest gleba jak droga. Tam się nie rozumie i przychodzi zły i to zabiera. Tak Pan Jezus interpretuje przypowieść o siewcy. Jak nie rozumiem i nie pytam, to jestem jak gleba, jak droga. Mamy dopytywać. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, ktoś ci zasiał jakiś zamęt, coś ci spowodował, że czegoś nie rozumiesz, pytaj Boga. Doczytuj, słuchaj, ale rozmawiaj o tym z Jezusem. Nie bądź z tym sam. I na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ponieważ jutro mamy w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, to już teraz zapraszam do pieśni maryjnej. Niech nas przygotowuje do jutrzejszej uroczystości. Tutaj możemy kliknąć i się pomodlić razem ze świętym Maksymilianem, którego dzisiaj wspominamy. Do zobaczenia.